Cześć, tutaj Justyna. Witajcie na kanale kochamzabawki.pl. W tym odcinku pokażę Wam figurkę z serii LEGO Bionicle. Będzie to figurka o numerze 70787, przeznaczona dla dzieci od 8 roku życia. W najnowszej historii LEGO Bionicle 6 starożytnych masek mocy zostało ukrytych na mitycznej wyspie Okoto. Odnaleźć je, a potem użyć w walce ze złem mogą tylko najsilniejsi. Potęga proroctwa stworzyła 6 niezłomnych bohaterów, zwanych Toa. Ten, kto zdobędzie maskę, odkryje swą prawdziwą moc i zawładnie żywiołem. Jednak siły ciemności sprawiły, że duch złego Makuty ponownie się zmaterializował. Jego celem jest zdobycie 3 masek o niespotykanej mocy. Maski kreacji, maski kontroli oraz najważniejszej maski stworzenia. Tylko zjednoczeni bohaterowie Toa z pomocą 6 obrońców mogą pokonać wielkie zło i uratować wyspę Okoto przed Czaho pająkami. Bohater Toa, którego przedstawię Wam dzisiaj, to Tahu, czyli Władca Ognia. Z pomocą swojego protektora obrońcy udało mu się odnaleźć miejsce ukrycia maski, ale teraz musi walczyć z Czaho pająkiem, aby zdobyć tę właśnie maskę. Tahu oprócz złotych mieczy ma do dyspozycji także swoją latającą deskę, od której możemy go odczepić. Następnie rozczepiamy deskę na 2 części i dzięki czemu Tahu ma dodatkową broń. Myślę, że teraz jest to ostateczna potyczka Tahu i Czaho pająka. Tahu zwyciężył, no i zdobył maskę mocy. Jak już wspominałam, Tahu to władca ognia i w takiej właśnie ognistej kolorystyce zachowana została figurka. Pod maską kryje się taka roboca twarz. Mamy tutaj odcienie srebrne oraz nieco błękitnych. Mam tutaj także ruchomy element do zdejmowania maski. Maskę założymy z powrotem. Jest to bardzo łatwe, wystarczy ją nasunąć. Następne mamy potężne ochraniacze na ramiona. Są one zrobione również z kolorów ognistych. Mamy tutaj przezroczysty, pomarańczowy plastik, elementy złote i czerwone. Cała zbroja zachowana jest właśnie w takiej kolorystyce. Mamy tutaj ochraniacze zarówno na klatce piersiowej, jak i na nogach. A jeżeli chodzi o wyposażenie, to Tahu posiada ruchome miecze, które możemy obracać we wszystkie strony. A dzięki temu pokrętłu jego ręce ruszają się. Figurka jest bardzo sprawna, możemy obracać jej ramiona o 360 stopni. Możemy zginać jej ręce w kilku punktach, dzięki czemu uzyskamy ciekawe pozy do walki. Nogi również są bardzo sprawne. Możemy rozkładać je we wszystkie strony, no i również zginać w kilku punktach. Jak widzieliście wcześniej, broń, którą trzyma Tahu, ma również drugie zastosowanie. Miecze te możemy ze sobą połączyć, dzięki czemu uzyskamy deskę, na której nasz bohater będzie latał. Elementy są już połączone. Teraz wystarczy do deski doczepić 2 bolce, dzięki którym figurka utrzyma się na desce. Muszę przyznać, że historia LEGO Bionicle jest całkiem ciekawa. No i figurka Tahu na pewno przyda Wam się do odgrywania ciekawych scenek z tej historii albo zupełnie nowych scenariuszy. Figurka prezentuje się rewelacyjnie. Bardzo łatwo jest ją złożyć. Elementy są dosyć duże i dobrze do siebie pasują. Kolorystyka jest ciekawa. Mamy tutaj bardzo dużo ruchomych części, którymi możemy sterować za pomocą pokrętła lub też zwyczajnie.
Dodatkowo Tahu wyposażony jest w całą masę broni. Mamy tutaj miecze, które są ruchome. Mamy też latającą deskę, którą również możemy zamienić w miecze, dzięki czemu jest on praktycznie niepokonany. W zestawie znajdziemy też czacho pająka, z którym nasz bohater może walczyć, no i dodatkową maskę, którą możemy zamieniać. Zestaw prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Dodatkowo możemy łączyć go z jego obrońcą, ale to już pokażę Wam w innej recenzji. Ja Tahu oceniam na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu oraz do oglądania moich pozostałych recenzji, na których zobaczycie inne figurki z serii LEGO Bionicle. Do zobaczenia!